Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i za minutę mamy sklep z Gultrooperem. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ bardzo mnie to wspiera, a chcemy dobić 200k i za 45 sekund będzie Gultrooper, jak myślicie, będzie czy nie? Możecie w tym momencie napisać w komentarzu, czy będzie czy nie i na czacie, bo teraz nagrywamy na live'ie i zaraz wam pokażę tutaj, jak obstawia mój czat, ponieważ to według mnie jest bardzo ważne, proszę bardzo. Jak obstawia mój czat? Czat obstawia tak. Czy będzie Gultrooper, czy nie? Na razie pozdrawiam się i tak dalej. Mamy 22 sekundy. 14 sekund. Czat. Będzie zaraz Gultrooper. A, i obiecałem, że jak będzie Muchołapek i Lewiatan naraz bez Gultroopera, to kasuję kanał, więc możliwe, że to jest ostatni odcinek. 5, 4, 3, 2, 1 i... Jest Gultrooper! Mówiłem, że będzie. Mówiłem, że będzie. Z backblingiem jakimś dziwnym. Jezus, pamiętajcie, kod Paczol w sklepie, żeby wpisać przed kupieniem. Mówiłem, że będzie. Mówiłem. Wyślesz mi Gultroopera, bo ja biedak jak tacznik suki, podkreślenie YouTube i pozdro odcinek. Mówiłem, dziękuję serdecznie, pozdrawiam odcinek. Dzięki za donata. Mówiłem, jest jakiś plecak, tego misia z tym, ale dobra. Plecak wam też pokażę. Jest Gultrooper, prawdziwy, nie fejkowy, ze stylem tym białym. I według mnie, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, według mnie ten styl jest lepszy niż różowy, ale tak tylko ja uważam. Tylko, że wiecie, no to nie jest OG, nie? OG jest różowy. To jest prawdziwy Gultrooper. Prawdziwy. I teraz mamy sprawdzić, zanim kupisz tego skina. Skina nie było od 2 lat, dobrze mówię? Od pierwszego sezonu nie było tego skina. Plecak... Kogo obchodzi ten plecak w ogóle? Mamy skina. Czat, wszyscy mamy skina. Czy jest kosa? Czy wróciła kosa? Nie, tak. Jest. Wróciła kosa. Jest kosa, co jeszcze mamy? Mamy jakiś wycinak, też chyba stary zbierak. Mamy nową ultrakosę, kupujemy od razu. Ultrakosa jakaś fioletowa, kupimy ją od razu. Mamy jakieś brzydkie, jakieś kości, nie kości. Mamy połysk przytulańca. I mamy tego miśka, faceta, który też jest brzydki. Znaczy, no nawet jest spoko, ale nie jest super. Emotka do tańczenia razem, kupujemy. I co tu jeszcze mamy? No i takie skiny, co były rok temu. I mózgowiec też wrócił, jakby ktoś chciał. Okej, okay. Emotkę mamy, kosę mamy nową, otwieram poczekalnię. I teraz cały mój, tutaj cała moja ekipa wbija z Gultrooperami. Bardzo to proszę. Kto jest, kto ma Gultroopera, niech wbija. I teraz tak, słuchajcie mi, bo to jest bardzo ważne. Na sprawie, zanim kupisz, zawsze wam mówiłem, czy opłaca się kupić skina, czy nie. Czy jest on ładny, czy nie? I powiem wam tak. Gultrooper już nie jest rzadkim skinem. Gultrooper jest skinem taki sam jak Skulltrooper, że możecie nim nie grać czy coś, więc kupujcie go wtedy, jak wam się podoba, albo jak macie fałdolce i tak dalej. No wasza decyzja musi być. Nie kupujcie go tylko dlatego, że jest rzadki, że był rzadki. Okej. Okay. I teraz tak, widzowie kochani. Kosa nowa jest... średnia chyba. Z wyglądu jest ładna, ale dźwięk ma taki zwykły. Więc jakbyście mieli wybierać między starą kosą a tą nową, to ja bym chyba wybrał starą. W sumie i tak dla mnie jest najlepsza teraz ta biała kosa od Skulltroopera, ta wiecie, co była już niedawno w sumie. Więc według mnie oczywiście. Nie mogliśmy niestety puścić trybu na Króla Burzy, bo nie da się w tyle osób puścić. Niestety, nie wiem czemu, ale chyba w czwórkę tylko można. Tam jest napisane oddziały w sumie, ale nie wiem, nie mogliśmy po prostu puścić. I teraz tak, kosa... No i wedle uznania, komu się podoba. Według mnie jest średnio. Jeżeli chodzi o Gultroopera, mi się ten skin mniej podobał od Skulltroopera. Mniej podobał, więc pewnie niedługo przestanę nim grać. Ale tą nową wersją Gultroopera, tą szarą, w sensie z szarymi włosami, pewnie będę grał częściej, bo tamta mi się podoba. Ale chcę wam klasycznego pokazać. Według mnie warto kupić tego skina. Będzie on dopiero za rok, więc warto nim grać, warto nim, że tak powiem, warto go kupić. Tylko jeżeli będziecie widzieć, tak jak teraz widzimy na naszej gierce, że jest ile? 15-16 osób będzie i z tego... Nie, 17 osób i z tego 15 będzie miał Gultroopera, to tak... No właśnie, Ted Królik ma Gultroopera, czat. Ted Królik ma Gultroopera! I co z tego? Patrzcie, jaki Gultrooper biega! Jaki OG z kosą! Normalnie. Masakra. No nie wiem, nie wiem. Szczerze powiem to, jak... Jak go nie było, to mi się bardziej podobał. Naprawdę. Naprawdę. Ale jestem narzekać. Teraz cały Fortnite będzie grał Gultrooper. Tak, cały Fortnite. O, Liltroku, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Donita. U mnie wszystko w porządku. Dziękuję, Liltroku. Pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, ja wiem, powiem wam szczerze tak. Co sądzicie?
Możecie wyrazić swoją opinię czatu na tym, na odcinku? Dobra, opinia czatu teraz jest bardzo ważna, ponieważ czat mi powie, czy warto Ghoul Troopera. O ile czat się teraz odezwie. Kozak masno, lotnie. Mi 300 fałdowców brakuje do Troopera. Kynex jest niestety... Kosa kosztuje 500 fałdowców, ma 4 style? Aha, bo ta kosa ma jeszcze styl, to trzeba zobaczyć, dobra. Zobaczymy teraz, jak kosa ma style. Bo nie wiem, czy to jest teraz nowa kosa wyszła? Chyba teraz wyszła ta kosa. Ona nie była wczoraj. No. Jakoś tam nową emotkę. O, jeszcze nowa emotka, właśnie. Miałem wam pokazać, Janiki. Nie mam, czy to działa? Działa. Ej, fajna jest ta emotka. Nie no, śmieszne robią te emotki dla dwóch osób, naprawdę. Podoba mi się to. Tak samo ta piątka, przybicie piątki, to jest spoko nawet. Zarąbisty skin, naprawdę świetny. Polecam kupić, pamiętajcie o kodzie Passion w sklepie, o subskrypcji, o zapcy w górę. I na koniec sam, jeżeli doczekaliście tego momentu, gdzie było pewnie nudno przez ileś tam czasu, pamiętajcie, że możecie na moim odcinku na tym wygrać Ghoul Troopera. Właśnie nie będzie koniec, bo jeszcze pogram trochę. Ale możecie wygrać Ghoul Troopera. Wystarczy tylko wpisać swój nick w komentarzu. Ja dzisiaj jeszcze będę wybierał te osoby, dodawał je do znajomych i będę chyba po 2 Ghoul Troopery dziennie wysyłał, tak mi się wydaje. No, po 2 dziennie będę wysyłał i to będę wysyłał do końca, że tak powiem, do końca, do kiedy jest Ghoul Trooper w sklepie, więc pierwsze osoby, które dodam, to będą osoby, które dopiero za 3 dni czy tam za 2 dni otrzymają, a następne osoby będą miały po prostu regularnie już, chyba że kogoś wylosuje, chyba że kogoś wylosuje, kogo mam znajomych, więc też piszcie, bo to wtedy mogę od razu dać prezent. Dobra, musimy dokończyć tą naparzankę, ale spokojnie, mało będzie z tej naparzanki w odcinku. Bo jest nudno, jak nie wiem. To się zmontuje jakoś. Siema, Bambolek. Dokończymy i potem wam pokażę te zbieraki, wszystko i tak dalej. O nie, ktoś mi sprzedał snajpę. Też dostałem snajpę. Ghoul Trooper nic zmienia, Karolina jest najlepszy. Miłośniczka Różowego mówi, że nie jest coś na rzeczy. Ty jesteś Karolina miłośniczką Różowego? Boże, typical kobieta. Ta Karolina to typical kobieta. Miki! No? Zawsze dziki. Co robisz, Miki? A, strzelam do bombiku. Czy do królika, ale... On się z nami w teamie. Masz tą? Lotuje? Masz lotnie? Nie. Czyli sobie fraga za ciebie. Masakra. Nie wiem, może jesteśmy razem w teamie. To wejdę do ciebie, żeby cię wystrzelić. O nie, prawdziwy Ghoul Trooper mi podjeżdża. Gość jest chyba chory, nie? Gość jest chyba chory. Ho, ho, ho. Idę do ciebie, jestem za tobą. Gdzie? Za tobą. Dosłownie za tobą. Co my jesteś? Dawaj tam do przodu. A tu nie ma typa żadnego. Miki. Tam nie było typa żadnego. Bo oni mi zestrzelili go, wiesz? Buu! O nie! Trafił mnie! Co za koleś! 60 fragów. No, zróbmy to szybko i... Muszę dokończyć ten odcinek. Nie wiem. Jacyś nie za specjalni ludzie grają na tych naparzankach chyba. Nie wiem. Dobra. Ostatni frag. GG. GG! No nie wiem, czy GG na parzankę, ale jest okej. Okay. Dobra, i tak jak wam obiecałem, idziemy szybko zobaczyć te style, bo... opuść rozgrywkę. Szybko. Dobra, nieważne tam expy. Gdzie tu jest? O. Dajmy te style szybko do kosy, zobaczymy. I zobaczymy, co dalej. Poczekajcie sekundkę. O, jest, dobra, mamy.
Kosa ma style, tak jak mówili tutaj widzowie moi, ale ma dwa tylko style. A mówili, że cztery. Aha, czyli tu się świeci, tu się nie świeci po prostu. Czyli te style są takie trochę useless. Nie wiem, bo to w ogóle prawie nie zmienia się nic, jak patrzę na OBS-ie. Nic się nie zmienia praktycznie, delikatnie po prostu jaśniejszy jest tutaj ten fioletowy. Ale tak jak mówiłem, na sam koniec odcinka wam mówię, najlepiej chyba Gultruperkę wziąć sobie. Do tego wziąć sobie chyba kosę zwykłą, tak mi się wydaje. I chyba tyle. Nic więcej tutaj nie jest jakieś fajne. Znaczy mózgowca jeszcze, ale mózgowiec to jest taki, on będzie wracał co roku, więc nie wiem, nikt nim nie gra. Poza tym ten styl z różowymi włosami ma taki średni trochę. Więc okej. BRG Buddy na sam koniec odcinka jeszcze bił. Prosbę RG BAD i dołożył 2 złote. No elo. Elo, dziękuję bardzo za donata. Okej, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie o konkursie na Gultrupera, który miał być na koniec odcinka, ale będzie gdzieś w połowie. W sensie był gdzieś w połowie, tak zmontowany. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia, pa, pa.